Serdecznie witam Państwa w nowym roku. Jest mi niezmiernie miło, że wciąż mogę dla Państwa przygotowywać wideo recenzje z bibliotecznej półki. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co dziś dla Was przygotowałam. Biegli co sił, padając w pył, u jego stóp przed progiem swym. Wśród szczytów gór, w głębinach stu, w otchłaniach hen naprzeciw złu, gdzie mrok i mgła, tam iść nam trza, by złoty skarb odebrać mu. Fragment ten pochodzi z książki Hobbit albo Tami z powrotem, którą w 1937 roku napisał John Roland Reuel Tolkien. Jest to przepiękna historia, którą stworzył jako ojciec dla swojego dziecka. W następstwie zachwycając swą fikcyjną krainą kolejne pokolenia czytelników, a także fanów z ekranizowanej wersji. Choć wśród nas wciąż znajdują się osoby, które nie spotkały się jeszcze z wyprawą Hobbita i Krasnoludów, to zwracam się w szczególności do Was. Warto. Kto wie, może przeżycie wielu przygód w towarzystwie sympatycznego Bagginsa stanie się również jednym z Państwa noworocznych postanowień. Sama przeczytałam książkę w ubiegłym roku i zastanawiam się, dlaczego tak późno. Teraz czeka mnie oglądanie filmów, ale już wiem, że nawet minuta tej przygody nie będzie stracona. Jeszcze raz gorąco polecam.